rozumiesz? Ojcze, muszę się do czegoś przyznać. Miałem chwilę zwątpienia. Wiem, mój syn. To był sprawdzian wiary dla nas wszystkich. Nawet dla mnie. Jak długo potrwa ta nawałnica? 40 dni i 40 nocy. Chodźmy teraz zająć się zwierzętami. Musimy wraz z nimi przetrwać największą w historii ludzkości ulewę. Dokąd idziesz, Harry? Zabawa dopiero się zaczyna. Chyba nie przestraszyłeś się tego deszczyku. Noe miał rację. Wszyscy utoniemy. Dlaczego lękasz się zwykłego deszczu? Wracajcie! Nie bójcie się! Wracajcie! Nic się nie stanie! Bóg Noego nie istnieje! Nie ma się czego bać, moje pieski. O, uspokoiłeś mnie. Nie lubię huku piorunów. Jakoś im teraz nie do śmiechu. Nie należy być mściwym, syn. To prawda, że sami są przyczyną swej zagłady, lecz użalam się nad nimi. I modlę się za nich gorąco. Zaraz nas uniosą fale. Pójdę, przypilnuję zwierząt. Trzymaj się, znosi nas! Szczerze przyznam, że wolałbym teraz układać się do snu we własnym łóżku. Ktoś pomoże, nie starcza mi rąk! Nie śmiej się, King Kongu, lepiej chodź tu szybko i pomóż mi! Teraz twoja kolej, nosorożcu! Tak myślałem, że ten jego róg musi do czegoś służyć! Spójrz na łanie, chyba złamała nogę! To trzeba ją usztywnić, przyniosę deseczkę i bandaże! Biedna cała drży. Nie bój się, śliczna, pomożemy ci. Dobra robota, bracie. Przypomnij mi, żebym ci dał wieczorem dodatkową porcję. Jeżeli do wieczora dotrwamy. To chyba wystarczy. Gdzie trzymacie łodzie ratunkowe? Jakie łodzie ratunkowe? Rozumiem z tego, że ich w ogóle nie macie. Gdzieś jeszcze są dziury, Jafecie. Woda podchodzi do desek podłogowych. Już zaczęliśmy ją wylewać. Derek ma do tego świetnego pomocnika. Czy to jej pomoże? Dzięki tobie wkrótce wyzdrowieje, moje dziecko. Och, jeśli burza będzie trwać nadal, znów może się o coś uderzyć. W tym stanie byłoby to dla niej groźne. No cóż, nie sądzę, by potrwała jeszcze długo. A gdzie się podziewa twój mały przyjaciel, Moki? Ostatnio widziałam, jak niósł do spiżarni jakieś deski. Pewnie robi z nich nowe półki. Całe szczęście, że mają na pokładzie kogoś, kto myśli o ratunku. Moki, obudź się. Wszyscy na tratwę, ojej! Co to? Co się stało? Czy dopłynęliśmy do jakiegoś lądu? Chyba dzieje się coś dziwnego. Czujesz? Nie, zupełnie nic nie czuję. I to jest właśnie dziwne. Hej, chodźcie tu wszyscy! Przestało padać! Co za spokój, cisza i spokój. Jaki piękny widok. Widziałem w życiu piękniejsze. Jakie? Może jest o wiele piękniejsze, kiedy się je ogląda z lądu.
Teraz, kiedy jest spokój, na pewno wyzdrowieje. Tylko nie wiem, czy noga zagoi się jej na tyle, że będzie mogła biegać. Będę ją obserwować, kiedy wyjdzie na ląd. Jak pani myśli, czy to już niedługo? Muszę zapytać męża. Zmniejsza się zapas żywności. Jak długo jeszcze będziemy płynąć? Kiedy znowu ujrzymy ląd, ojcze? Tego nie wiem. Czy Bóg ci nie powiedział? Nie. Musimy cierpliwie czekać. Więcej już nie będę wspinał się na tę drabinę, żeby wyglądać lądu. Mam dosyć. Trudno. Wspinam się tam dosłownie co 2 sekundy. Chyba wystarczy. Koniec. Potrafisz być naprawdę stanowczy. Od tego wyglądania wcale się wcześniej nie pojawi sucha ziemia. Wcześniej na pewno nie. Będę robił to, co do mnie należy. I nawet mnie nie proś, żebym wspinał się po drabinie. Potrzebna mi woda. To ją przynieś, a przy okazji rozejrzyj się. Jeśli nie chcesz mi pomóc... Widać tylko wodę. To nic nowego. Nie traćcie nadziei. Przecież nie po to nasz pan ocalił nas przed zagładą, byśmy zginęli z głodu. Wyślę na zwiady tego kruka. Jeśli nie powróci, będzie to oznaczało, że znalazł miejsce na siedlisko, a zatem, że gdzieś istnieje suchy ląd. Nigdy nie myślałem, że będę tak tęsknił za lądem. Marzy mi się suchy piasek pod stopami. Jestem pewna, że tam jest ląd. Zobaczysz, ten kruk nie wróci już na arkę. No, nie wiem. I co to za jedzenie? Może gołębica, którą dziś wypuściłeś, ojcze, znajdzie ląd? Może, ale gołąb, którego wysłaliśmy kilka dni temu, wrócił bardzo wyczerpany. A karmy mamy coraz mniej. Czy będziemy musieli wybierać, które zwierzęta żywić, a które skazać na śmierć? Być może. Na początek pójdą pewnie słonie, one jedzą najwięcej. Nie, tylko nie słonie. To wspaniałe zwierzęta. Wszystkie są wspaniałe. Oszczędzilibyśmy zwierzętom cierpień, gdybyśmy je pozabijali teraz i nie dali im umierać z głodu. Masz rację, Jafecie, ale nie wierzę, by nasz pan skazał na zgubę choć jedno ze swoich stworzeń. Zabić je? I trzeba by zacząć od największych zwierząt. Spójrz. Gołębica przyniosła gałązkę oliwną. Świeżą gałązkę oliwną. To znak Boga. Jest ląd, suchy ląd. I nadzieja. Muszę to wszystkim pokazać. Zwierzęta zawdzięczają ci życie, mała gołębico. Minęło już 7 dni, odkąd gołębica przyniosła gałązkę. A wczoraj już do nas nie powróciła. To znaczy, że gdzieś jest sucho. Albo biedna wpadła do wody, bo przecież nigdzie nie widać nawet skrawka ziemi. Dziękujemy ci, panie, za twe liczne błogosławieństwa. Wierzymy w twą wielką łaskawość i w to, że ukażesz nam znowu ziemię. A jeśli osądzisz, żeśmy godni po niej stąpać, przyrzekamy służyć ci wiernie po wsze czasy. Amen. Przeżyliśmy, by znów stanąć na suchej ziemi, Noe. Bóg uznał nas za godnych. Podziwiam cię, Muki. Ani przez chwilę w czasie największej burzy nie ogarnął cię strach. Trudno mnie czymś przestraszyć. A ta tratwa? Po co się budował? Po prostu chciałem się czymś zająć, a poza tym, gdyby kogoś z was nagle ogarnął strach, to rozumiesz. No tak, teraz rozumiem. Patrz, idzie. Dobrze sobie radzi. Odważnie, Dolores, stań na te nogi.
świetnie, o to właśnie chodziło. Idź śmiało, nic ci nie będzie. Życzę ci zdrowia i całej gromadki ślicznego potomstwa. Czy na pewno wzięliście wszystko, co trzeba? Tak, dziękujemy. Dziękujemy za wszystko, Sam. To my wam dziękujemy. Do widzenia, Margo. Do widzenia, chłopcy. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia, do widzenia, Sam. Sam. A teraz podziękujmy Panu, który włada ziemią i oceanem i który doprowadził nas... Ach, Noe, spójrz. To znak. Chwała ci, Panie. A Bóg rzekł: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Patrząc na niego, wspomnę na przymierze wieczne między mną a wszelką istotą żyjącą i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego jestestwa. Thank you.